Cześć, kochani, kilka słów ode mnie na temat właśnie tej sesji zdjęciowej. Kochajmy swoje ciało. Każde ciało jest piękne. Dlaczego zrobiłam taką sesję? Głównym powodem było, że chciałam uwiecznić i mieć taką pamiątkę, jak wyglądało moje ciało rok i dwa miesiące po porodzie. Czy moje ciało wygląda tak jak przed zajściem w ciążę? No nie. Wygląda zupełnie inaczej, ale tak wygląda. Po prostu to jestem ja. Schudłam 12 kilo od porodu, więc jest to dla mnie sukces, ale wciąż no, nie wyglądam już tak jak przed zajściem w ciążę, ale mi z tym dobrze. Dobrze mi z tym. Mam zupełnie teraz inne priorytety. Już ten wygląd, ciało, bycie w formie życia umięśnionej, no już nie jest moim priorytetem. Po porodzie nawet nie wiecie, ile ja się naczytałam komentarzy, że jestem gruba świnia, że jestem ulana, że jestem klucha, że jestem przykładem takiego największego zaniedbania się. I czy do mnie trafiają te komentarze? No, po 10 latach bycia w internecie, no już jestem uodporniona, aczkolwiek no jest to przykre. Czytać o sobie takie rzeczy, tym bardziej jak się jest po porodzie, po ciąży, gdzie w tej ciąży, no nie oszukujmy się, większość kobiet przybiera na wadze, tak? No i kobiecie w ciąży, kobiecie po porodzie, no tak jak mówię, zupełnie zmieniają się priorytety. Ten wygląd schodzi zupełnie na drugi plan. Najważniejsze jest, że jest dziecko, że jest zdrowe, że... Serio, dla kobiety po porodzie, która trzyma w swoich objęciach noworodka, nowe życie, marzenie, po prostu spełnienie marzeń, wygląd nie ma żadnego znaczenia. Żadnego. Serio, dla mnie przez pierwsze pół roku, to, że ja byłam większa, ja stawałam tak, pokazywałam wam ten brzuchol taki, nie? I mówiłam, to tak wygląda, nie? To ciało nosiło przez 9 miesięcy człowieka i teraz się urodziłam i mam tutaj bliznę, mam tą pamiątkę, tak? Że mam zdrowe teraz przepiękne dziecko, więc... I to jest normalne, że jak siedzę sobie tak, na luzie, lekko przygarbiona, to ten brzuch wygląda tak, tak, trzęsie się galaretka, tutaj mam fałdy. U każdego to tak wygląda, jak siedzimy w tej pozycji. No chyba, że masz tkankę tłuszczową 5%. Tak jak ja kiedyś. Kiedy to było? Natomiast jak się wyprostuję, zapozuję, wciągnę brzuch tam, wyciągnę, to wygląda już zupełnie inaczej. I to też warto podkreślić, tak? Albo jak zjem coś wzdymającego, to ten brzuch wygląda jak 8 miesiąc w ciąży. Słuchajcie, dla mnie pokazywać takie rzeczy to jest normalne, bo ja po prostu tak wyglądam. Tu się nie ma czego wstydzić. Tym bardziej, że ja w swoim życiu już miałam chyba wszystkie rozmiary. Od XXL po XXS. Każde ciało jest piękne, bez względu na to, jak wyglądasz, ile masz lat. Jakie jesteś narodowości, jaki masz kolor skóry, jaki masz kolor włosów, czy jesteś wysoki, niski, większy, mniejszy. Dla mnie liczy się to, jaką jesteśmy osobą w środku, bo z zewnątrz każdy z nas jest piękny. Kobieta, która wydała na świat dziecko, która nosiła je w swoim brzuchu i je stworzyła z własnego ciała, a potem je urodziła, to dla mnie taka kobieta jest po prostu najpiękniejszą wersją siebie. Jest aniołem. Kobieta po porodzie, bez względu na to, czy przytyła 10 kg, 20, 30, 40, czy nic nie przytyła. Po narodzinach dziecka dla mnie każda kobieta i widać to w jej twarzy wygląda jak anioł. I chyba tym zakończę tą pogadankę. Kochajmy siebie.